Witam na moim kanale. Dzisiaj u mnie w Instant Pot młoda kapusta z marchewką i z koperkiem. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam. Jest to mój jeden z najlepszych dodatków do obiadu. Po prostu wychodzi zawsze idealna, mięciutka i robi się ją ekspresowo, bo tylko 3 minuty. I tutaj produkty, oczywiście kapusta. Mam tutaj skrojone troszeczkę więcej jak jedną główkę kapusty. Ja kroję w kosteczkę. Oczywiście każdy według własnego uznania. Niektórzy wiem, że kroją w paseczki. Starta marchewka na grubych oczkach. Dwie cebule, ziele angielskie, liście laurowe, masło, pieprz, sól i troszeczkę wegety. Półtorej szklanki wody i będę używała mój 8 quart Instant Pot. Po skończeniu zrobię zasmażkę i dodam koperek. Zaczynam. Na opcji podsmażania ustawiam Instant Pot, przełączam sobie na wyższe podsmażanie, bo miałam na normalnym. Na rozgrzany garnek wrzucam 4 łyżki masła. Tutaj proponuję robić to na maśle, nie na oleju. Będzie lepszy smak. Jak się masełko rozpuści, wrzucam 2 cebule pokrojone w kostkę. I teraz tutaj tą cebulę będę podsmażała około 4-5 minut. Od razu podsypię 2 szczypty soli, żeby cebula szybko zmiękła. I od czasu do czasu mieszając, pozwolę tej cebuli się tutaj prużyć. Po otwarciu trzeba będzie zrobić zasmażkę, także troszeczkę więcej masła będzie jeszcze potrzeba. I ja sobie w międzyczasie, jak cebula się tutaj robi, wymieszam sobie tą kapustę z marchewką, żebym już później nie musiała mieszać marchewki razem z kapustą w tym garnku. Cebula już zmiękła, 4 minuty dobre minęły. Wlewam 1,5 szklanki wody. Tutaj lekko widzę, że mi się dno przypaliło, więc silikonową łyżką od razu to dno tak lekko wyskrobię, żeby nie było nic tam przypalone. Zamieszam dobrze. I teraz wrzucę kapustę do garnka. Wrzucę tak około ponad pół porcji i od razu podsypię solą, troszeczkę wegety i świeżo zmielonego pieprzu. Tutaj oczywiście możecie dodać swoje ulubione przyprawy. Ja po prostu daję tylko sól, pieprz i odrobinkę dosłownie wegety. Staram się wegety nie używać, ale jakoś do kapusty będzie mi jej na pewno brakowało, więc dosypię troszeczkę. Dobrze zamieszam i teraz wsypię resztę tej kapusty z marchewką. Tak jak mówię, ja kroję w kostkę. Wiem, że dużo osób kroi w takie paseczki, także tutaj nie ma żadnego znaczenia. Czas trwania się gotowania nie zmieni. I teraz jeszcze raz podsypię solą i odrobinkę wegety. Oczywiście trzeba spróbować kapustę po otwarciu i wtedy można więcej przyprawić. 3 liście laurowe, 3 ziela angielskie. I jeszcze raz wszystko zamieszam. Ja robię w moim 8 quart Instant Pot i dałam 1,5 szklanki wody. Jeżeli Wy macie 6 quart Instant Pot, jedna szklanka wody zupełnie wystarczy. Ta kapusta zmięknie i objętość będzie połowę mniejsza. I to wszystko. Upewniam się, że uszczelka dobrze założona. Przekręcam pokrywę. Ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Wyłączam Instant Pot z opcji podsmażania i włączam na pressure cook tylko na 3 minutki. W innych Instant Pot może być ta opcja manualna. Teraz Instant Pot będzie zbierał ciśnienie, maszyna będzie odliczała do dołu. Po skończeniu robię quick release, czyli od razu otwieram zaworek i oczywiście koperek, słuchajcie, trzeba go drobno pokroić. Tutaj już mi się skończyło, więc tak jak mówiłam, robię quick release, otwieram zaworek, wypuszczam całe ciśnienie. Jak ciśnienie się ulotni, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. I kapusta zrobiona, mięciutka, pachnie, naprawdę uwielbiam młodą kapustę z koperkiem i z marchewką. Teraz tutaj szybko przełączę sobie Instant Pot na opcję podsmażania, dobrze zamieszam. I zobaczcie, tej wody nie jest za dużo, jest idealnie, także nie będziemy mieli tutaj
tej kapusty wodnistej. Super się robi w Instant Pot tą kapustę, 3 minutki, naprawdę moment, ciśnienie się zbiera. Odlewam sobie teraz tutaj troszeczkę tej wody z kapusty, bo robię zasmażkę na patelni, czyli masło, mąka, i dolewam troszeczkę tej wody z kapusty. Zasmażki nie trzeba robić na patelni, można również rozpuścić mąkę w szklance w zimnej wodzie i dodać do garnka, tylko oczywiście trzeba zagotować. Wyłowiłam liście laurowe i teraz dodaję zasmażkę. Dobrze zamieszam i konsystencja kapusty szybciutko się zmienia. Tak jest idealnie. I teraz wrzucam koperek. Zawsze wrzucam koperek dopiero po zasmażce. Nie chcę, żeby on mi się tam długo gotował. Garnek już można wyłączyć. I spójrzcie, taka konsystencja. Taką właśnie lubię. Nie za dużo wody. Idealnie dałam 1,5 szklanki. Na koniec jeszcze dodaję świeżo wyciśniętej cytryny. Może być to również kwasek cytrynowy, taki w torebeczce. I jak cytryna, to i cukier. Odrobinkę cukru tutaj sobie podsypię. Soli i pieprzu zupełnie wystarczy, także już tutaj nic więcej nie dodaję. I kapustka gotowa do spożycia. Spójrzcie, piękna, pachnąca, mięciutka. Bardzo, bardzo polecam. Naprawdę smakuje tak samo, jakbym zrobiła na kuchni. Robi się ją ekspresowo, 3 minuty, quick release, czyli od razu otwieram zaworek po skończeniu. Zasmażka, koperek i gotowa do podawania. Idealny dodatek do obiadu, jak również na kolację z chlebem. Tak właśnie sobie teraz ją spróbuję tutaj. Wypróbujcie, dajcie mi komentarz, jak Wam smakowało. Co sądzicie o 3-minutowej kapuście w Instant Pot? Robi się ją naprawdę ekspresowo. I oczywiście subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.